Stulecie Polskiego Związku Narciarskiego chcieliśmy wprowadzić do tych naszych obchodów też akcent śniegowy, żeby też troszeczkę dzieci pobawiły się. No i wyprodukowaliśmy tutaj odpowiednią ilość śniegu, żeby taka 120-metrowa trasa biegowa powstała. Ten odcinek śniegu będzie udostępniony dla mieszkańców miasta. Będzie tu wypożyczalnia nardy, w związku z tym można będzie tutaj przyjść i poślizgać się na prawdziwym, naturalnym śniegu wyprodukowanym sztucznie. Niesamowite wrażenia. Można powiedzieć w środku lata, choć już jesień za pasem. W Polsce mamy choćby 100 metrów śniegu. Nie wiem skąd wzięli ten śnieg, ale naprawdę super, że w lecie można też tak biegać. Fajnie, że też dla młodszych dzieci były też takie zabawy. Nie spodziewałam się w ogóle, że we wrześniu można zrobić kawał śniegu. Zabawa była bardzo fajna i myślę, że inni też się dobrze bawili. Na biegówkach nie tylko da się biegać, ale też da się bardzo fajnie bawić. Fajny śnieg w wrześniu w Polsce, w Krakowie. I ogólnie można było się pośmiać, powywracać. Dobrze to wyglądało, kadrowiczki też biegały, też miały fajną frajdę, więc fajnie to wyszło. Bawiłam się super, wiadomo, jednak właśnie niby taka zabawa, ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze jest ta świadomość, że to są zawody i jest ta rywalizacja i było takie poczucie troszkę, kurczę, no jest taki stresik już przed zimą. Literka S jak SMS, la 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 la. To są dobre dzieci, które ciężko pracują i które marzą o tym, żeby zrealizować swoje marzenia. Mam nadzieję, że kiedyś im się to uda. Chciałbym w jakichś załadach międzynarodowych wystartować w końcu. Nawet nie muszą zdobyć jakiegoś niesamowitego wyniku, ale chciałbym startować na Pucharze Świata. Takie usypane trasy u nas w Polsce to jest nowość, ale w Europie czy również na świecie przygotowują te trasy, często właśnie przy wysokich temperaturach, no bo zimy mamy takie, jakie mamy. Coraz słabsze zimy powodują, że ta młodzież się zniechęca szybko. Jeżeli w grudniu nie ma śniegu, w styczniu nie ma śniegu, a trzeba trenować na nartorolkach albo biegać na nogach, to dzieci się zniechęcają. Trenują sport zimowy, mają mało tego śniegu. To oczywiście jest promocja, że nawet we wrześniu ten śnieg może być wyprodukowany. Jeżeli te technologie jeszcze bardziej się rozwiną, a z kolei globalne ocieplenie powoduje, że jednak ten klimat w wyraźny sposób się zmienia, to kto wie, czy to po prostu nie jest przyszłość. No niestety jest to jeszcze bardzo kosztowna, w cudzysłowie dam, zabawa, ale patrząc na to, co się dzieje z klimatem teraz, no to rzeczywiście albo to, albo pewnie te dyscypliny zimowe będą powoli obumierać. Nazywam się Adam Mikołajczyk i jestem twórcą pracowni męskich portretów. Na co dzień fotografuję mężczyzn, którzy potrzebują zdjęć prywatnych, biznesowych, rodzinnych, są sportowcami, muzykami. W czasie tej sesji panowie czują się tutaj dobrze, swobodnie. Jestem w stanie nawiązać z nimi na tyle dobrą i fajną relację, że po kilku pierwszych ujęciach zapominają w ogóle, że przyszli na sesję i że jest to raczej takie wyjście jak z kumplem na piwo. A nie skręcaj się aż tak twarzą, w sensie. Twarz tutaj do mnie wróci. Okej. Tu, o. I teraz, no. Zawodowo zajmuję się fotografią portretową, więc czasem lubię w ramach relaksu odpocząć od ludzkich twarzy i wtedy bardzo chętnie wykonuję zdjęcia architektoniczne, zdjęcia wnętrz. Jest to taka forma medytacji wręcz, kiedy mogę zamknąć się w jakimś mieszkaniu czy domu i powolutku robić sobie zdjęcia, gdzie mi nikt nie przeszkadza, gdzie mam wolną rękę i kilka godzin czasu. Zdarza mi się wykonywać zdjęcia na jakichś wydarzeniach. Takim przykładem będzie przejazd Distinguished Gentleman's Ride, gdzie na całym świecie jednego dnia dżentelmeni elegancko ubrani na starych motocyklach przejeżdżają przez stolice całego świata. Moja praca jest moją pasją i uważam, że przez to zaciągam swego rodzaju dług wobec świata, wobec społeczeństwa. Więc uznałem, że muszę w jakiś sposób go spłacić. Dlatego postanowiłem przygotować wystawę pod tytułem Cierpienie, której wernisaż odbył się 5 września w Nowochódzkim Centrum Kultury.
Ta wystawa ma na celu pokazać istnienie męskiego cierpienia, które przez wiele osób jest pomijane. Niektórzy nie wierzą w jego istnienie albo nie chcą wierzyć, milczą na jego temat. Niewątpliwie największy wpływ na to, jaką decyzję podjąłem, jeżeli chodzi o moją karierę zawodową, miało to, że mój ojciec jest fotografem. Nice, right, yeah, okay. Oui, Pascal. Oui, Pascal. Od mojego ojca najwięcej wyciągnąłem podstaw. Podglądając go w jego studiu, poznawałem taką choreografię, jaka się tworzy w czasie zdjęć między fotografem a modelem. Głos, gesty, pewne nawet sformułowania są po prostu bardzo podobne, bo to automatycznie się zapożycza. Natomiast jeżeli chodzi o styl fotografowania, to myślę, że Adam wszedł zdecydowanie na wyższy level. Zaczyna się taki moment, w którym ja się od niego czegoś uczę. W ojcu najbardziej sobie cenię pracowitość, poczucie humoru. Uważam, że jest on niesamowicie dobrym człowiekiem. Zawsze jest gotów pomagać i się trochę zaraziłem od niego tym. Najważniejszą cechą Adama jest to, że potrafi w tym swoim zawodzie być przyjazny swoim modelom. Druga rzecz to bardzo profesjonalne, bardzo otwarty na wszystko co nowe i to co przed nim. I buzia, miło. No dobra. Dobrze, faktycznie parę komend masz zapożyczonych z praktyki w Mami, ale niektóre są twoje autorskie, widzę i nie do końca je rozumiem. To, że jest fotografem, no to jest tylko powód do dumy dla mnie i spokojnie patrzę w przyszłość, bo nawet jak ja już nie będę mógł robić zdjęć, to zawsze będę mógł oko pocieszyć tym, co Adam zrobi. Aha. Nie rób tak, musisz do tyłu i w dół.